dziś zajmuje zaszczytne stanowisko wicedyrektora, wiceszefa nowo powołanej instytucji, która się nazywa Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom, KCPU. I nie sposób nie ucieszyć się, że dzisiaj właśnie z nami Katarzyna Łukowska jest i brawa dla niej. Dzień dobry. Cieszę się, że bez żadnych usterek wymawiasz nazwę, skomplikowaną nazwę tej instytucji. Dziękuję bardzo, starałem się, nie wziąłem ściągi. Kiedyś mi ktoś w radiu, przepraszam Sylwester, zaraz przejdę do last but not least, ale kiedyś mi ktoś powiedział, jak pierwsze kroki stawiałem w radiu, był wtedy rok 92, że niezależnie z kim przeprowadzasz wywiad, niezależnie z kim rozmawiasz, nawet jeżeli jest to twój rodzony brat bliźniak, to zapisz sobie jego imię i nazwisko na karteczce, bo na pewno jak zapali się lampka, to może się zdarzyć pomyłka. Ja to bagatelizowałem przez wiele lat i rzeczywiście zdarzył się taki moment, kiedy mój bardzo bliski przyjaciel usiadł naprzeciwko mnie w studiu, zapaliła się lampka i ja zacząłem przedstawiać i nie pamiętam. No, słowo daję. Dziś nie zapisałem, ale wiem, że jest z nami dr Sylwester Bębas, człowiek, który naprawdę robi ogromnie dużo, żeby popularyzować wiedzę o tym, jak radzić sobie z uzależnieniem, współuzależnieniem, z rozbiciem ogólnym człowieka. Teraz niedawno powołał do życia instytucję, której nazwy nie pomnę, jest jej prezesem, więc poproszę cię, Sylwester, żebyś przypomniał, jak się nazywa ten wspaniały byt zintegrowany. Polskie Towarzystwo Profilaktyki i Terapii Integralnej. Polskie Towarzystwo Profilaktyki i Terapii, Terapii Integralnej. Sama nazwa po prostu powoduje, że ręce same składają się do oklasków. Temat, który nas tutaj zebrał, nie tylko tych, którzy byli na meetingu, bardzo pozdrawiam w ogóle tych wszystkich, którzy przed chwilą dzielili się siłą i nadzieją w ramach meetingu DDA, ale też wszystkich pozostałych też pragnę powitać serdecznie, bo wcale nie tak dawno, bo w latach 60., 70. minionego wieku problem współuzależnienia osoby, która wychowywała się w domu z alkoholem, nie był może jakoś dobrze rozpoznany, nawet nie był pewnie nazwany. Dopiero w 1983 roku w Stanach Zjednoczonych powstała pierwsza instytucja, która programowo zajęła się wspieraniem osób z tym syndromem DDA. Dlaczego? Dlatego, że zwykle DDOwcy, do was mówię kochani, świetnie sobie radzą, a w każdym razie sprawiają wrażenie, jakby świetnie sobie radzili. Nie stwarzają problemów społecznych, dają czasem doskonałą zmianę dla tych, którzy nie domagają. Dają czasem się zamordować dla efektu. Są w stanie rozwiązać nierozwiązywalne problemy, jednocześnie płacąc za tą straszliwą cenę własnej pustki, porzucenia, bólu, takiej świadomości, że nikt nie przytulił, nikt nie ukochał, nikt na kolana nie wziął. I dziś spotkaliśmy się troszkę po to, żeby przyjrzeć się temu zjawisku, jakim jest DDA, ale też sprawić, żeby nam było troszeczkę łatwiej. Znaczy akurat nie wychowywałem się w domu, w którym był alkohol, w sprawie w ogóle go nie było, ale mam świadomość tego, że wiele osób żyjąc z tym bagażem, z tym plecakiem, ciągnąc za sobą to brzemię, nie potrafi być w pełni szczęśliwy. Co prawda tylko jedna osoba z was była na tyle odważna, żeby powiedzieć, że nigdy nie była szczęśliwa. Mam nadzieję, że podczas tego spotkania, przyjacielu, to się zmieni i wychodząc stąd powiesz, no dobra, raz byłem, te 5 minut, kiedy mówiła Kasia, to rzeczywiście był ten moment. Ale czy tak będzie, nie przesądzam, ale na początku chciałbym zapytać księdza dyrektora. W ogóle jak ty widzisz to, co opisujemy tym skrótem DDA? Kto to jest w ogóle dorosłe dziecko alkoholika, jeśli mógłbyś przystępnie i tak z mocą kapłańską powiedzieć? To ja jestem. Pięknie powiedziane. Skąd to wiesz? Skąd to wiem? To tak krótko. Naprawdę jestem DDA, bo moi rodzice byli ludźmi, którzy nadużywali alkoholu, pijali się, mieli z tym ogromny problem. I oczywiście bardzo późno dowiedziałem się, że kwalifikuje się na człowieka, który się nazywa dorosłym dzieckiem alkoholika, wtedy, kiedy rzeczywiście już byłem dorosły. Siłą rzeczy, w pewnym momencie zdecydowałem się pójść drogą życia zakonnego i na szczęście moi wychowawcy, ci, którzy za mnie odpowiadali, zobaczyli, że ze mną jest coś nie tak. Na przykład jakaś drobna rzecz wpływała na to, że ja się bardzo denerwowałem, że się obrażałem, że się zamykałem, albo na przykład zabawiałem wszystkich, ale w taki nienaturalny sposób, zawsze byłem dominujący, głośny. Zobaczyli, że tutaj trzeba tego człowieka uporządkować. No i najtrudniej mi było
powiedzieć o problemie w moim domu rodzinnym, że rodzice nadużywają alkoholu, ponieważ ja się wstydziłem tego bardzo. Mało tego, czułem się obciążony i byłem przekonany, że mnie to przekreśla na drodze do kapłaństwa, że się nie nadaje. Więc to takie brzemię, które mi ogromnie ciążyło, ale z drugiej strony wiedziałem, że no nie da się tego ukryć jakoś, bo prędzej czy później ktoś w końcu zapyta, dlaczego tak się zachowujesz. A nawet wprost mi powiedziano, jak nic ze sobą nie zrobisz, czy jak się nie uporządkujesz, w tym sensie, że dano mi też narzędzia w postaci terapii psychologicznej, to będziesz musiał odejść. A ja nie chciałem odejść. Miałem cel, chciałem być księdzem, chciałem być zakonnikiem. Stąd musiałem się zmierzyć z prawdą, bolesną prawdą. I jakże ulgą było, gdy powiedziałem, bo moi rodzice piją. A oni mówią, no i dobrze, że to powiedziałeś, przecież to nie jest twój problem. A ja... Czy nie jest twój problem? Zapytam tak. Czy na pewno nie jest twój problem? Tak, to znaczy w tym sensie, że nie mogę odpowiadać za swoich rodziców, tak? Mhm. A problem był, no bo miałem bardzo dużo rzeczy w swoim życiu do uporządkowania, zwłaszcza jeśli chodzi o stany emocjonalne. Stąd powiedzmy inni doświadczeni ludzie mi powiedzieli, co to jest, że to się da spokojnie uporządkować, uzdrowić. Bardzo ci jestem wdzięczny i za szczerość, i za to, że użyłeś czasu przeszłego, że byłem taki, byłem taki, byłem taki, czyli wnoszę z tego, no też obserwuję trochę, że ta zmiana się dokonała, co zadecydowało o tym, że zacząłeś żyć swoim życiem, a nie tylko życiem przerażonego, współuzależnionego. Jeszcze raz jakoś tam mocno chcę podkreślić, że jestem szczęściarzem, bo wstąpiłem do Zgromadzenia Księży Marianów, gdzie w tymże zgromadzeniu... W tymże zgromadzeniu bardzo duży akcent kładzie się na etapie formacji, na taką formację ludzką. Czyli nie można być dobrym księdzem, jeżeli się nie jest najpierw uformowanym człowiekiem. Tak jest. To są fundamenty. I to bezpośrednio się jakoś tak przyczyniło do tego, że właśnie dzięki terapii, dzięki takiej otwartości, wprost słyszałem od mojego wychowawcy, słuchaj, teraz jest twój czas, masz być sobą, będziemy się temu przyglądać, będziemy ci pomagać. Ja poczułem się bardzo bezpiecznie i dzięki temu był niesamowity wzrost. Dodatkowo jeszcze i właściwie ta cała moja formacja zaczęła się trochę od innej strony, bo ja najpierw zacząłem się kształtować bardziej od strony duchowej. Ktoś, kto wie, co to są ćwiczenia ignacjańskie, to tam bardzo podobnie, zwłaszcza pierwszy tydzień jest takiego silny czas poznania siebie. I to był taki moment, gdzie ja rzeczywiście byłem na rekolekcjach i to, co dzisiaj też padło tutaj, gdy główną bohaterką była Irenka, że Bogu za to dziękuję, że ja w sobie miałem na tyle determinacji, że nie można robić nic po łebkach, że nie ma co, jak powiedzmy, jak się wyrywa zielsko, że kapłaństwo to kapłaństwo, jak ogrodnik to ogrodnik, zielsko, to z korzeniami, a nie tylko listki po wierzchu, czyli chodziło o to, że kiedy przyszedł czas wyboru kierownika na tych rekolekcjach, które trwały 8 dni w milczeniu i miałem listę kierowników, to wybrałem tego, którego nikt nie chciał, najtrudniejszego, który był wymagający, ponieważ ja miałem już dosyć, byłem zmęczony sobą, ja chciałem wzrastać. I taką ogromną radością było, kiedy ja zobaczyłem, jakby ktoś mi zdzierał takie, powiedzmy, zasłony z oczu, że ja nagle zacząłem przeglądać, widzieć ten świat zupełnie inaczej. Kolorowo, już krócej się obrażałem na kogoś, mój głos był stonowany, już nie wrzeszczałem, żeby, nie wiem, być w punkcie jakby zauważenia wobec wszystkich. No, kiedy jedliśmy posiłek, to mój głos, taki śmiech był taki, ho, 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 wszyscy słyszeli, że ja się śmieję, a rzecz nie była aż tak śmieszna. Więc takie dominowanie i tak dalej, no różne role. Tak się, a później się zdarzyło, kiedy ta formacja się jakoś tam przebiegała, zdarzyło mi się wziąć udział w mitingu DDA. Mhm. Nie wiedziałem w ogóle, co to jest ten miting DDA, ale wziąłem w tym udział, no i już zaakceptowałem, że jestem dzieckiem, że moi rodzice pili, więc to już mnie jakby sprawiało, że mogłem w tym wziąć udział. I wtedy, gdy zaczęliśmy się dzielić, nie pamiętam, który to był krok, w ogóle poznawałem, że są jakieś kroki, ja zacząłem mówić swoje doświadczenia, byłem bardzo otwarty, już tego nauczyłem, więc uczestnicy mówią, ty naprawdę jesteś pierwszy raz na mitingu? Ja mówię, że tak.
A ty kłamiesz, że jesteś pierwszy raz. Mówię, no nie, no, co bym z tego, że kłamał? No nie, naprawdę. Nie, ty tak mówisz, jakbyś chodził już wiele lat na meeting. A ty na to, Marianie. Bardzo ci dziękuję za ten wstęp. Dziewczęta kochane, piękne, mężczyźni też. Czy to dobre wychowanie, czy nieśmiałość sprawia, że nie wchodzicie? Jest sporo wolnych miejsc. Wejdźcie, brakowało nas was. Siadajcie, kochani, siadajcie, podniesiecie poziom i piękne, i w ogóle ka wszelkie czegoś i tam. Siadajcie wygodnie, umośćcie się, poczujcie się wśród swoich. Super. Bardzo się cieszę, że jesteśmy. I to było w czasie przeszłym już, bo ja później rozumiem. Zobaczyłem, że jedno z drugim pięknie współgra. A później też jako kleryk miałem okazję wziąć udział w różnych takich, nazwijmy to, szkoleniach, które mi jeszcze bardziej otwierały oczy i dały światło, czym jest ta wspólnota DDA. A dzisiaj cię cieszę, bo w naszym centrum jest silna wspólnota DDA, gdzie często chodzę na meeting, znaczy często źle, jak tylko mi obowiązki pozwolą, to jadę z ogromną przyjemnością, bo tam mam swoich przyjaciół, dobrych, serdecznych ludzi. Nie wiem, czy są jacyś młodzi kawalerowie na sali, może są, to chcę wam powiedzieć w kontekście tego kapłaństwa, które tutaj padło, jeżeli rozważacie to powołanie, to kapłaństwo nie jest dla tych mężczyzn, którzy się nie nadają do małżeństwa, broń Boże, tylko jest dla tych, którzy byliby najświetniejszymi mężami w ogóle ever, ale żal ich dla jednej dziewczyny, dlatego są dla całego zgromadzenia, dla całej rodziny. Do kapłaństwa mają iść najlepsi z nas, a nie ci, którzy po prostu nie ogarniają, nie? I no, tutaj jest doskonały przykład tego, że tak się też dzieje niekiedy. Bobrz, bardzo proszę. Kochani, ten moment, w którym oddaję głos pani Katarzynie, którą bardzo cenię, bo rzeczywiście ona wiele lat przepracowała z ludźmi, którzy potrzebowali pomocy i robiła to i po godzinach, i w trakcie, i w ogóle z wielkim zaangażowaniem, więc nie mogę nie zacząć od pytania, które pomoże nam mi uporządkować wiedzę, jakąś tam ją mam, ale chciałbym usłyszeć. DDA, według ciebie, Katarzyno, to przede wszystkim kto? Sporo było nieporozumień wokół DDA, kiedy ja zaczynałam pracę w roku 99 w Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, to mówiąc o DDA, mieliśmy, i my też profesjonaliści, mieliśmy na myśli jakiś zestaw różnych zaburzeń. Dziś już wiadomo, że DDA to są bardzo różne osoby. To są osoby nadmiernie obowiązkowe i widoczne, takie jak ksiądz dyrektor, ale też osoby bardzo wycofane, ciche, nieśmiałe. To są bardzo różne osoby. Właściwie DDA mówi o jednym. O tym, że ta osoba wychowywała się w rodzinie, w której było uzależnienie. I to jest to, co można powiedzieć o wszystkich DDA. Ale tak sobie pomyślałam, że może to być dla Państwa ciekawe i to, co powiem za chwilę, będzie dotyczyło Was wszystkich, nas. I to w ogóle nie będzie dotyczyło DDA, ale będzie mówiło o pewnym mechanizmie, w jakim dom, w którym się wychowaliśmy, wpływa na nas jako dorosłych. I w tym samym mechanizmie ten dom, w którym był alkohol, też jakoś nas ukształtował. Każdy z Państwa, tak jak tutaj siedzicie, ma tak zwane schematy osobiste. One są niewidoczne. Co to takiego? To względnie trwała, czyli nie jest łatwo zmienić te schematy osobiste, taka wewnętrzna organizacja psychiczna. Można powiedzieć, że ze schematami osobistymi jest tak jak z inteligencją. Nikt jej nie widział, ale możemy po zachowaniu człowieka jakoś coś wnioskować o jego inteligencji. I podobnie jest ze schematami osobistymi. My nie możemy powiedzieć, o właśnie z mózgu wyciągam, tu mam schematy osobiste. Tak? To nie jest taka konstrukcja neuropsychologiczna. Ale można powiedzieć, że pod wpływem tych schematów osobistych każdy z nas reaguje w jakiś sposób. Behawioralnie, tak jak właśnie ksiądz dyrektor mówił o tym, że głośno się śmiał, mówił. To właśnie była jakaś reakcja. Pod wpływem tych schematów myślimy o sobie, o świecie. Na przykład świat jest przyjazny, można być w nim szczęśliwym. Albo świat jest wrogi, ludziom nie można ufać. Pod wpływem tych schematów przeżywamy różne emocje. Może to jest najczęściej smutek, a może radość, a może to jest nadmiarowa radość, nieadekwatna. Tak też może być. Ważne jest to, że te schematy, pod wpływem których my jesteśmy, rozwinęły się w naszym dzieciństwie, czyli w jakiejś ważnej dla nas relacji. I one trwają do dorosłości. My psychologowie nie mówimy, że schematy są
złe czy dobre, czyli raczej, że są adaptacyjne albo nieadaptacyjne. No i trochę to jest tak, ja sama jestem po własnej psychoterapii, zresztą wieloletniej, bo uważam, że jak ktoś chce być psychologiem, a nie po psychologii, to powinien doświadczyć tych różnych kryzysów, tego doskonałego, tego, no takiej relacji terapeutycznej ze strony pacjenta. No i też właśnie to, mówiąc o tych schematach, trochę tak zachęcam Państwa do takiego sięgnięcia gdzieś do siebie i takiego poszukania, jakie ja mam te schematy osobiste, co ja myślę o sobie, o świecie, o ludziach. I co sprawiło, że tak, że mnie te schematy ukształtowano. No i teraz to rozumienie, jak przeszłość poprzez budowę tych różnych schematów osobistych wpływa na naszą teraźniejszość, ja mogę lepiej zrozumieć, jak te schematy zmienić. Bo powiedziałam na początku, że one są względnie trwałe. Na szczęście nie jest to takie deterministyczne. Ta droga do szczęścia, o której tak mówisz, ona jest naprawdę otwarta. Psychologia to potwierdza. Ale możemy mieć zamknięte oczy. Tak, ale to, co właśnie nam pomaga, to dobre doświadczenia. Mhm. Tak? Jak jakieś niekorzystne doświadczenia ukształtowały nasze schematy. Pod wpływem niekorzystnych doświadczeń myślę o sobie, jestem nic nie warta. Nic mi się w życiu nie uda. To jak doświadczę dobrych relacji, właśnie taką dobrą relacją może być relacja z terapeutą, może z Bogiem. Jakaś dobra relacja, w której ja mogę swoje schematy osobiste zmodyfikować. I to nie dotyczy tylko DDA. To dotyczy każdego człowieka, który miał rodzinę i o tej rodzinie może coś powiedzieć. Albo dobrego, albo może moje życie się nie zaczęło najlepiej, ale to nie znaczy, że ono ma takie być do końca życia. Bardzo Ci dziękuję. Myślę, że nie jest tajemnicą, zwłaszcza dla tych, którzy choć trochę pogrzebali w swojej przeszłości, że te schematy, też te zagrożenia, które nas dotyczyły, owocują bardzo często przywdziewaniem różnych ról, pus, albo też zakładania zbroi. Zbroi, która nas na pewnym etapie chroni przed niechcianymi konsekwencjami toksycznych więzi, a właściwie związków, które nie wiążą, bo związków, które raczej ranią. Ale nawet najlepiej skrojona zbroja na 6-latka no nijak nie pasuje na 40-latka, czy nawet 20-latka. Przykład Kajko i Kokosz i ten sławny szyszak na głowie tego grubasa. Bardzo często jesteśmy w takiej sytuacji, w której rzeczywiście niesiemy ze sobą jakąś ciągle, wydaje nam się, potrzebną zbroję, przytulankę, która zamiast nas chronić przed czymkolwiek, krępuje nasze ruchy. I teraz do doktora Sylwestra Bębasa chciałem zwrócić się z pytaniem, jakiego typu są te nasze zbroje, w jakie role wchodzimy, by nie poczuć siebie, by uniknąć niechcianych konsekwencji życia w toksycznej rodzinie z alkoholem. Tak, za czym odpowiem na to pytanie. Jeszcze chciałbym nawiązać do tego, co pani dyrektor powiedziała i do tego twojego pierwszego pytania odnośnie, czym jest ten syndrom. Ten syndrom bardzo mocno wpływa na naszą osobowość. Bo nasza osobowość to jest, tak jak pani dyrektor już powiedziała, względnie trwały, nieelastyczny sposób przeżywania, zachowania i budowania relacji z innymi ludźmi. I ta nasza osobowość składa się z dwóch elementów. Z temperamentu, czyli to, co jest wrodzone, genetyczne, uwarunkowane i zdeterminowane biologicznie, i z charakteru. A charakter to jest to, co kształtuje się w naszym życiu, zwłaszcza w dzieciństwie, w relacji z naszymi rodzicami oraz później przez te nasze doświadczenia życiowe. I teraz zobaczcie Państwo ten trudny okres tego dzieciństwa, jeżeli ktoś się wychowuje w rodzinie, gdzie mamy do czynienia z uzależnieniem, to ten syndrom bardzo mocno wpływa na osobowość takiego człowieka. Często dochodzi do pewnego typu niedojrzałej osobowości, a w takich skrajnych, bardziej sytuacjach do różnych zaburzeń osobowości, te, które mamy gdzieś tam sklasyfikowane w DSM-4, w tej klasyfikacji zaburzeń psychicznych amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Tam w trzech grupach, w trzech wiązkach jest 10 zaburzeń osobowości, między innymi osobowość borderline, osobowość paranoiczna, osobowość narcystyczna i tak dalej,
i tak dalej. A więc ten syndrom mocno wpływa na tą naszą osobowość. Natomiast odpowiadając na to pytanie, które zadałeś o te role, to jest 5 ról, w które wchodzi dziecko w rodzinie alkoholowej. Pierwsza rola to jest rola bohatera rodzinnego. To najczęściej jest najstarsze dziecko i ono przyjmuje na siebie taką rolę, że ma odwracać uwagę od tego, co dzieje się w rodzinie, swoim dobrym zachowaniem. Więc to dziecko jest obowiązkowe, to dziecko jest pracowite, to dziecko dobrze się uczy, to dziecko nie sprawia problemów, to dziecko jest dla innych. I swoim zachowaniem... To ty, tak? Tak. Niekiedy też utrzymuje rodzinę. Niekiedy utrzymuje rodzinę, często osiąga sukcesy zawodowe i tak dalej, i tak dalej. No druga rola to jest dziecko niewidzialne, dziecko we mgle. Takie dziecko, które gdzieś ucieka od tej trudnej sytuacji w świat fantazji, w świat marzeń, w świat internetu. Czyli niewidzialne i dla siebie, i dla bliskich, tak? I dla siebie, i dla bliskich. I tym wycofaniem się z relacji z innymi ludźmi. Przybył Wojtek, który ma wyobraźnię miłosierdzia i przyniósł nam wodę. Stara sobie radzić z tym syndromem. I to dziecko niewidzialne sprawia takie wrażenie, jakby go nie było. Czyli na przykład nauczycielom trudno sobie przypomnieć takiego dziecka. Takie dziecko ma trudności z budowaniem bliskich relacji, zwłaszcza takich intymnych, w małżeństwie opartych na emocjach, na bliskości. To jest druga rola. Trzecia rola to jest błazen, maskotka. Czyli to jest takie dziecko, które stara się stworzyć taką sytuację w rodzinie, żeby tam było zabawnie, żeby odwracać jak gdyby uwagę od tych trudnych sytuacji, a więc żartem, dowcipem, stara zwracać na siebie. I rozbroić to napięcie, które jest. Tak. Tego pijanego krzywdziciela. I czwarta rola to jest dziecko wspomagać, czyli takie dziecko, które ma pod opieką tego pijącego rodzica. A więc bardzo często wylewa alkohol, bardzo często w niektórych sytuacjach przynosi ten alkohol, aby ten rodzic w cudzysłowie dopił się w domu, żeby nie zrobił tego gdzieś na zewnątrz, a więc takie dziecko ponosi olbrzymie koszty, czyli stara się pomagać temu pijącemu rodzicowi, ale efekt jest odwrotny, bo stwarza mu komfort. Tak. I ostatnia, piąta rola to jest kozioł ofiarny, czyli to jest takie dziecko, które gdzieś tam młodsze trochę od tego najstarszego i swoim złym zachowaniem stara radzić sobie z tym syndromem, a więc ucieka poza tą rodzinę, wchodzi w jakieś grupy takie przestępcze, wagaruje, źle się uczy i tak dalej. A więc tutaj w tych rodzinach z uzależnieniem mamy taką regułę 3 razy nie. Nie mówić, nie czuć i nie ufać. I to nie mówić chodzi o to, żeby to, co dzieje się w tej rodzinie, nie wyciekło gdzieś na zewnątrz. I to są takie reguły, które są przekazywane albo werbalnie, albo niewerbalnie. Czyli ta trudna sytuacja, która ma miejsce w rodzinie, ona jest tajemnicą. I wszyscy tej tajemnicy, wszyscy członkowie rodziny tej tajemnicy mają dotrzymać. I druga reguła, nie czuć. Polega to na tym, żeby wyciszyć swoje albo w ogóle wyłączyć swoje emocje, próbować uciec od tych emocji. Jest taki przekaz, bądź twardy. Musisz być twardy, nie możesz być miękki, nie odczuwaj emocji. To ma oczywiście bardzo negatywne konsekwencje później w życiu takiego człowieka, bo wyłączając tą sferę emocjonalną, ten człowiek nie potrafi zbudować relacji ani ze sobą, ani z drugim człowiekiem. No i trzecia reguła to jest reguła nie ufaj, czyli dziecko w tej rodzinie uczy się, tyle razy zostało zawiedzione, tyle doświadczyło różnych trudnych, traumatycznych sytuacji, że uczy się, że nikomu nie można ufać, bo jak rodzicowi nie mogło zaufać, to innym ludziom też nie może zaufać. No i to, co najważniejsze, zostawiłem na koniec, no dziecko nie doświadcza tego, co najważniejsze, czyli miłości od swoich rodziców. To, co dziecko potrzebuje do życia, oprócz tych potrzeb takich podstawowych związanych... Jeść, pić, spać. Dokładnie, to jest miłość, tak? A więc dziecko potrzebuje tej miłości. Jeżeli nie dostaje tej miłości, a w takiej rodzinie nie dostaje, no to później to ma określone konsekwencje w jego całym życiu. Ten deficyt niestety, ale mu towarzyszy przez całe późniejsze jego życie i ten jego organizm domaga się wręcz tej miłości.
książkę, której główną bohaterkę jutro będziemy nagradzać, ksiądz dyrektor będzie wręczał nagrodę, Teresa, zwana świętą alkoholiczką. Pierwszy jej rozdział zaczyna się od tytułu Zabrakło tych kolan. To jest dokładnie to, co Sylwester teraz mówi, ale powiedziałeś też taki bardzo ładny termin pod tytułem temperamenty, które nie podlegają zmianie. To ja myślę, że większość z Państwa ma świadomość, co to temperamenty są, ale tak bardzo pokrótce i bardzo nieprofesjonalnie powiem, że te temperamenty, czyli sangwinit, człowiek, który non-stop występuje, uwielbia scenę, światła, potrzebuje bardziej publiczności. Typowy temperament ekstrawertyczny, czyli do ludzi, niekoniecznie za głęboko, ale musi być publiczność, niezależnie czy było pięknie, czy nie było pięknie, ważne, że się działo, jest naprawdę zabawą. Jak ktoś na przykład, jak spotkacie kiedyś, tak mówi Koryna, jak spotkacie kiedyś jakąś taką, przyjmijmy, że blondynę, nie blondynkę, żeby się nie czepiać blondyny, który powie, o proszę pana, czy mógłby mi pan pomóc, bo gdzieś zgubiłem samochód. A jaki to był samochód, spytacie? No to nie powiem, to wiem, że był czerwony, bo mamy parę i gdzieś tu powinien być, nie wiem, gdzieś zaparkowałem, nie wiem gdzie, to na pewno sangwinik. To jest gość i on nawet ze zgubienia dowodu jest w stanie zrobić fenomenalną zabawę. W urzędzie przyjdzie, gdy tam wyrabiać po raz kolejny ten dowód, powie, że no znowu zgubiłem, no tak, ale jeszcze tak nie zgubiłem nigdy, powiem panu. Także to jest sangwinik. Drugi to jest choleryk. Choleryk jest bardzo ciekawy temperament, też ekstrawertyczny, niesamowicie silny temperament, który daje taką pewność osobie, która jest cholerykiem, że to, do czego dąży, to jest dobro. On dąży do dobra. I rzeczywiście bardzo często to jest prawda, ale zwykle jest to dobro tak, jak on to widzi. I nie liczy się nic po drodze. Znaczy, ludzie są potrzebni, by to dobro wykonać. Jeżeli przeszkadzają, są wrogami, zniszczyć. I będzie dążył za wszelką cenę. Jest to silny, mocny charakter zadaniowy, który ma ogromny problem z tym, żeby znaleźć czas na odpoczynek. Bo to jest nieracjonalne. Mam osiągnąć cel. Chyba, że ktoś mu wytłumaczy, że to, żeby odpoczywał, czy to, żeby miał dobre relacje z ludźmi, służy temu celowi, temu dobru, które on wie. Wtedy, no, bo jest ewentualnie w stanie w tę stronę zrobić jakiś ukłon. Kolejny to melancholik. Melancholik, oczywiście introwertyczny człowiek, który będzie miał naprawdę przepięknie zadbany ogród, wszystkie kwiatuszki jak należy, będzie się skupiał na świecie wewnętrznym. Gdy pójdzie na wystawę i obejrzy obraz, to zobaczy tam dużo więcej niż autor chciał zawrzeć i co więcej, to co znajdzie w tym obrazie będzie prawdziwe, też bardzo ciekawy temperament. No i wreszcie flegmatyk, czyli ten, który raczej to niekoniecznie, nie musimy to dziś, może kiedy indziej. Zrobić, nie zrobić, no może, ale po co, w zasadzie. Ale jest niezły w cyfrach, bardzo dobry, bardzo skupiony, też bardzo się dobrym przyjacielem jest, skupia się na drugim człowieku, jest w stanie go wysłuchać, będzie wierny i tak dalej, i tak dalej. Każdy z tych temperamentów jest równowartościowy, rzecz jasna, i rzadko kto z nas ma tylko jeden, zwykle są to mieszanki, ale to wszystko powiedziałem tylko tytułem takiego do powiedzenia co do te temperamenty, które nie podlegają zmianie, ale to, co z tymi temperamentami zrobimy, czy je zaakceptujemy, przyjmiemy, to już jest bardzo istotne. I na pewno osoby z syndromem DDA mają ogromny problem z przyjęciem swojego temperamentu. Z temperamentem jest trochę tak jak z chorobą alkoholową, nie? Czy też może inaczej jak z pogodą. Ona po prostu jest. Jest. On się nie zmieni. Teraz możesz wykorzystać ten fakt, że poznałeś ten temperament, przyjąć go, ukochać i zrobić wszystko, czyli kształtować swój charakter, to co powiedział pan doktor przed chwileczką, albo do końca życia kopać z koniem, którym jest twój temperament i bezsensownie nie móc znaleźć miejsca w swoim życiu. Kasiu, chciałbym... A mogę jeszcze o niedopasowanych strojach? Oczywiście, bardzo proszę. O niedopasowanych strojach. Tak, bo Katarzyna to był ten wątek, w którym powiedziałeś, że strój, w którym chodzi 7-letnie dziecko w rodzinie alkoholowej, w życiu dorosłym jest, no wiadomo. Zbroja, tak. Zbroja, tak. Taki strój zbrojny. Dobrze to pokazać na takim przykładzie, bo te role, o których mówił tutaj mój przedmówca, one są tym dzieciom bardzo potrzebne. Pozwalają przetrwać. One pozwalają przetrwać. One są adaptacyjne na ten moment wychowywania się w tej rodzinie. Ale już na zewnątrz są całkowicie nieprzydatne. Wyobraźmy sobie taką 14-letnią Zosię, która pełni rolę, może zostaniemy przy tym bohaterze rodziny. A zatem opiekuje się młodszym rodzeństwem, pomaga w zakupach, wobec mamy przyjęła rolę jej matki, której się owa mama zwierza. No właśnie taki bohater rodziny. To się w domu sprawdza. Jest wsparciem dla rodziców, dla rodzeństwa. Wyobraźmy sobie, że ta 14-letnia Zosia wyjeżdża na kolonię. Dziewczęta przygotowują wspólnie posiłek,
a ona przyjmuje rolę bohaterki. Zarządza, rozdysponowała zadania i słyszy od swoich koleżanek: Zośka, przestań się tak rządzić. Co to oznacza, że ona jest zagubiona? Jak to? Przecież to się w domu sprawdza. A na zewnątrz? Na zewnątrz się kompletnie nie sprawdziło. Co więcej, z powodu pełnienia tej roli domowej na zewnątrz zostaje odrzucona. Przestań się tak rządzić. Nie szerogę się, my też chcemy coś tutaj zrobić. I tak można by powiedzieć o każdej roli. Ona się spełnia w tym życiu, w rodzinie, ale na zewnątrz jest najczęściej źródłem problemów dla tego dziecka, które właśnie w tej zbroi wychodzi. Jeszcze o miłości coś chciałam, ale nie wiem. Jeżeli Katarzyna chce mówić o miłości, to ja mogę tylko milczeć i słuchać. Ja ten gest poproszę. O miłości tam dziura. O miłości Katarzyna Łukowska. Z tą miłością jest tak, że to różne rzeczy można z tej miłości robić i nieświadomie krzywdzić. Też mnie zainspirował mój przedmówca, mówiąc, że dziecko potrzebuje miłości. Ale wiele dzieci doznaje krzywd, chociaż ich rodzice mówią, ale przecież my cię kochamy, robimy to z miłości. Więc dobrze, żeby doprecyzować, że to, czego potrzebuje dziecko i co potocznie nazywamy miłością, to ono potrzebuje rozeznania jego potrzeb, pomieszczenia tych potrzeb, pomieszczenia przez rodziców tego, co ono w danym momencie przeżywa. Nie wiem, czy Państwo dostrzegacie w życiu społecznym taką sytuację, jak dziecko zaczyna płakać na ulicy, ma na przykład, nie wiem, 5 lat, 4 lata. Ja ostatnio byłam świadkiem takiej sytuacji, nad Wisłą dziewczynce uciekł balon. I zaczęła płakać, 6 lat miała. I co tam, babcia czy mama? Od razu, nic się nie stało. Myślę sobie, jak to się, jak się nie stało? No przecież balon. Różowy balonik odfrunął, tak? Przestań płakać. Co ludzie powiedzą? No i myślę sobie, przecież ta babcia czy ta mama, już nie wiem, bo teraz w różnym wieku kobieta, no na pewno kochała tą wnuczkę, córkę, ale reagowała nieadekwatnie, bo nie pomieściła przeżyć tej dziewczynki. Czyli miłość zawiera w sobie jakąś adekwatność, umiejętność, zgodę na to, że ja pomieszczam to, co ten człowiek przeżywa, czy to mój partner, czy dziecko, i właśnie reaguje tak adekwatnie. W psychologii mówimy, że rodzic powinien być responsywny. I mnie się to bardzo podoba, że miłość to jest dla mnie polski. Taka... Nie, znaczy na bardziej prosty polski. Proszę bardzo. Tłumacz. Responsywny? Nie, to ty przetłumacz. A myślałam, że ty. Nie, ja się nie podejmuję responsywny. No, responsywny, czyli taki odpowiadający właśnie tym potrzebom, taki pomieszczający, taki mówiący, widzę, że jesteś dziś zmęczony, złości cię to i tamto. Ja na przykład mam w domu teraz już 9-latka i 14-latka. I jakoś pamiętam, że w taki świat emocjonalności, no to ja ich wprowadzałam, no bo skąd 5-latek ma wiedzieć, co on przeżywa? Przecież to ja mu muszę powiedzieć, widzę, że jesteś zmęczony. Aha. Jest ci przykro, ponieważ stało się to czy to. Jesteś zły, bo nie masz ochoty tego robić. Tak, mamo, jestem zły, tak? I to jest fajne, że moje dzieci, myślę, że mają dobry kontakt ze swoimi emocjami i potrafią o tym powiedzieć. I to jest fantastyczne. To jest element, moim zdaniem, miłości, szczęścia, dobry kontakt z samym sobą. To jest, z jednej strony chcę przyklasnąć temu, co mówisz, z jednej strony, drugiej strony ad vocem jeszcze przez chwilę. Bo tak, oczywiście jak dziecko upadło i płacze, bo zbiło kolano, to warto jest powiedzieć, dlaczego doszło do tego upadku, a nie dawać loda, żeby nie płakało, bo to nie ma najmniejszego sensu. Natomiast z drugiej strony ten aspekt miłości, który poruszyłaś, to absolutnie zgadzam się tu z doktorem Sylwestrem Rembasem, że to w miłości potrzeba. Problem polega na tym, że wielu z nas nie za bardzo wie, czym ona jest i myli ją z różnymi rzeczami, na przykład z naiwnością, nie? Na przykład z takim uleganiem temu, który jest silniejszy, naciska, właśnie chory, niebezpieczny, albo obiecuje, że to już się zmienię, już nigdy nie będę i tak dalej, jeśli mnie kochasz, to zrozumiesz. Z naiwnością, która prowadzi do poświęcenia, które nie służy, na pewno nie służy relacji. Z różnymi zresztą akceptacją myli mnie, akceptuj mnie, przecież mnie kochasz, musisz akceptować to, że upijam się tylko raptem 6 razy w tygodniu, a nie 7, więc zaakceptuj to. Guzik, prawda, jeżeli
kocham, nie mogę tego zaakceptować, bo jeżeli kocham, stawiam mądre granice, dbam o twój rozwój. Jak nie kocham, to jest mi wszystko jedno, mogę cię akceptować, a nawet tolerować, nie? To tolerancja, która robi dzisiaj niesamowitą karierę. To rok temu w tym miejscu ksiądz Marek świetnie to wyłuszczał, Marek Dziewiecki. Natomiast nie dajmy się zepchnąć do takiego narożnika, że będziemy bali się używać słowa miłość jako tego najbardziej adekwatnego, jedynego tak naprawdę nam zadanego sposobu relacji z drugim człowiekiem. Miłość, która jeżeli tylko będziemy umieli ją realizować, jest wszystkim, co tu mamy zrobić. Nic więcej od nas się nie wymaga. Oczywiście inaczej będziemy ją okazywać w zależności od tego, w jakiej relacji jesteśmy z tym kimś, jak blisko on jest, albo jak się on zachowuje, ale ona obowiązuje wszystkich i zawsze. Tylko nie mylmy jej, nie wiem, z seksem, z naiwnością, z tolerancją, z akceptacją, z uczuciami. Niektórzy mylą miłość z uczuciami. Te wszystkie rzeczy, myślę, są dla was oczywiste. To ja do księdza dyrektora mam teraz pytanie następujące. Jakby co było kluczowe w odzyskiwaniu twojej wolności, bo ten przymus bycia jakimś dla ratowania sytuacji w domu powoli zaczął cię opuszczać i w momencie, w którym poczułeś, słuchaj, rzeczywiście, Zbychu, podejmujesz wolną decyzję w każdej, no powiedzmy, prawie każdej sytuacji życia. Kiedy to przyszło i jak myślisz, co było tym kluczowym odkryciem, żeby tak się stało? Dla mnie takim kluczowym momentem to była chwila, kiedy jakby już się już zrealizowało pod wpływem swego rodzaju przymusu, gdzie musiałem pójść na psychoterapię. Aczkolwiek, no nie wiem jak dzisiaj są postrzegani psycholodzy, ale w każdym razie wtedy to jakoś tam się kojarzyło, że ktoś idzie do psychologa, jest psychicznie chory. Więc ja sobie myślę, no nie, jeszcze tego mi brakowało, tak, mam pójść. Natomiast te pierwsze spotkania, kiedy wszystkim osoba, która prowadziła tą terapię, była bardzo taką dojrzałą, mądrą kobietą, która jeszcze mnie bardziej ośmieliła, bo miała, akurat tak się złożyło, dwóch synów, którzy byli też zakonnikami. Sama była też jeszcze dodatkowo, oprócz tego, że była wykwalifikowanym psychoterapeutą, była też kierownikiem duchowym, znała też tą duchowość ignacjańską. To mi osobiście bardzo dużo pomagało do tego, żeby się otworzyć i być sobą. I też to była terapia grupowa, byli bardzo też fajni uczestnicy. Szybko się nawiązała więź i ja zobaczyłem, że to daje ogromną wolność i taki wewnętrzny pokój. Takie odkrywanie prawdy, stawanie w prawdzie, wydawałoby się, że to będzie bolało, owszem, czasami może troszeczkę bolało, ale później przychodziło coś, co ja pewnie jeszcze wtedy nie umiałem tego nazwać, ale odczucia, jakie miałem, były takie uwalniające, uzdrawiające. Cechowało się to tym, że ja miałem potrzebę mówienia o sobie, o tym, co było we mnie, o tym przeżyciu. Wszystkim, czy tylko niektórym? Znaczy tak, pewnie wszystkiego nie wszystkim, ale pewne rzeczy mówiłem. Pamiętam takie wydarzenie, ponieważ to była taka tajemnica, powiedzmy, w tym naszym gronie kleryckim, kto co jak robi. I dobrze, bo ta anonimowość była akurat tutaj bardzo uzdrawiająca. W każdym razie, więc ja byłem trochę taki, powiem, na tyle odważny i że miałem potrzebę mówienia. Mówiłem to publicznie, głośno, że chodzę na terapię, ja widzę, jakie to daje wolność i ja czuję się taki wolniejszy i tak. To też był tak pewnie normalny przejaw, że dużo mówiłem. I wtedy to ośmielało innych i inni mówi tak, ja też chodzę. Patrzę, połowa prawie chodzi. Mówię, witajcie w klubie. A niektórzy nawet mówią tak, a ty nie wstydzisz się o tym mówić? I ja mówię, no nie. I to nie tak, że ja robiłem wbrew sobie. Naprawdę miałem taką potrzebę i wolność, że nie wstydziłem tego, bo nie wiem, już koniec chyba z tym wstydzeniem się i ukrywaniem. Mi takim progiem też było to, że jak ja się przyznałem, że moi rodzice są alkoholikami, że spotkałem się z takim ogromnym zrozumieniem i otwarciem. I to jakby pokazało mi, że jakby to nie może na mnie ciążyć, bo ja nie jestem tu winien niczemu. I to mi dało taką odwagę.
Doktorze drogi, Sylwestrze, chciałbym, wiem, że to są pewne takie uogólnienia, schematy, być może dla niektórych męczące, ale jakbyś mógł nakreślić typowe problemy dorosłego dziecka alkoholika oraz metody, jak je wysadzić w powietrze, jak mają być przestać naszymi problemami, to na co byś wskazał, mając świadomość, że nie możemy tu siedzieć do jutra. Ja tutaj chciałem podziękować księdzu za to, co ksiądz mówi. Ja jestem psychoterapeutą i też pracuję psychoterapeutycznie i to, co ksiądz mówi, jest bardzo ważne, prawda? To na szczęście się zmienia. Już w tej chwili pójście do psychoterapeuty czy do psychiatry nie jest obciachem. No bo jeżeli mamy jakąś dolegliwość somatyczną, to nie wstydzimy się iść do lekarza, prawda? Jeżeli mamy dolegliwość psychiczną, no to się wstydzimy. To się najczęściej zmienia. Natomiast odpowiadając na twoje pytanie, no często jest tak niestety, że ten syndrom nieprzepracowany, nieuświadomiony powoduje pojawienie się różnych zaburzeń psychicznych. I to są trzy główne według mnie. Te zaburzenia osobowości, o których powiedziałem, ale oprócz tego mamy jeszcze zaburzenia nastroju, czyli na przykład depresja, dystymia, no i mamy jeszcze zaburzenia lękowe, a więc tutaj zespół lęku uogólnionego, nerwica, zespół lęku napadowego, różne zachowania obsesyjno-kompulsyjne, prawda? Więc poza farmakologią, jak to leczyć? No, ja jestem zwolennikiem psychoterapii. Ja pracuję w nurcie psychodynamicznym. Tutaj też nurt behawioralno-poznawczy się sprawdza. Dobrze, natomiast no, ja jestem zwolennikiem psychoterapii. Psychoterapeutycznie... Czyli co to jest? Powiedzmy, że nie byliśmy nigdy, nie wiemy, co to psychoterapia, więc jak to rozebrać na słowa i wskazówki? No, w tym nurcie, w którym ja pracuję, psychoterapii psychodynamicznej, my pracujemy na relacji z pacjentem. A więc pacjent w relacji z terapeutą przenosi pewne swoje schematy zachowania, to co pani dyrektor powiedziała, prawda? W sposób częściowo w sposób świadomy, częściowo w sposób nieświadomy. Czyli to, jak mnie potraktuje pacjent w gabinecie psychoterapeutycznym już po dłuższej relacji, to on tak samo traktuje innych ludzi w różnych relacjach, w jakie wchodzi. I my jako psychoterapeuci mamy mu pokazać to, co on robi. To jest mechanizm przeniesienia i mechanizm przeciwprzeniesienia. Czyli mechanizm przeniesienia polega na tym, że on traktuje mnie w taki sposób, jak traktuje innych ludzi. A traktuje innych ludzi tak, jak był traktowany w swoim dzieciństwie, zwłaszcza przez te najważniejsze osoby, czyli swoich rodziców. I ja w swoim przeciwprzeniesieniu odczytuję te jego intencje świadome i nieświadome i mam szansę mu pokazać, co on robi i jakie są jego problemy. I wtedy przepracowanie przez jakiś czas w procesie terapeutycznym tych problemów powoduje, że te problemy się minimalizują i schodzą do takiego poziomu, że nie przeszkadzają w normalnym funkcjonowaniu takiemu człowiekowi. Jeszcze chciałem dodać, że bardzo rzadko pacjenci trafiają do terapii z powodu syndromu DDA. Najczęściej trafiają z powodu już tych zaburzeń psychicznych w postaci zaburzeń osobowości, zaburzeń nastroju i zaburzeń lękowych. I to jest powód najczęściej trafienia do psychoterapeuty czy do psychiatry i wtedy w trakcie terapii wychodzi, że jednak te problemy korzenie miały w tym wczesnym dzieciństwie, zwłaszcza w 5 pierwszych latach naszego życia, dlatego że wszystkie traumy, które dziecko doznaje w tych 5 pierwszych latach życia, spycha do nieświadomości, bo ma niewykształtowane odpowiednio mechanizmy obronne, czyli tłumi, wypiera. Czy w ramach owej psychoterapii, tego spotkania, tego uświadamiania, jest też czas i miejsce na to, by wreszcie wypłakać niewypłakane przez lata łzy, czy to inne miejsce? Pytasz o to, czy cofać się do dzieciństwa. A jeśli, to czy dajecie w ramach psychoterapii komfort tego cofania i czy tam nie zostaniemy niestety z tymi łzami? Tak, tu jest pewne ryzyko. Ja jestem zwolennikiem tego, że jeżeli, bo zaburzenie osobowości diagnozujemy w pewnej strukturze 5-stopniowej, od zaburzeń neurotycznych, po 3 struktury zaburzeń borderline i po na koniec osobowość psychotyczna, czyli ta najbardziej chora. I teraz czym głębsze zaburzenie osobowości, tym większe ryzyko, żeby cofać się do dzieciństwa. Wtedy ja jestem zwolennikiem, żeby tego nie robić, a jeśli już,
to w niewielkim stopniu. Natomiast czym zdrowszy człowiek w tej osobowości neurotycznej, wtedy być może warto się do tego cofać. Natomiast ja jestem zwolennikiem tego, żeby, no bo co nam to da, że my się będziemy do tego cofać, analizować tą przyczynę i tak dalej? No niewiele pod względem terapeutycznym. Mhm. A więc według mnie ważniejsze jest, żeby się zająć tym, co jest tu i teraz, czyli żeby pokazać temu człowiekowi, co on robi, świadomie i nieświadomie, i żeby on miał możliwość to zreflektować, przepracować i stopniowo z tego rezygnować. Cieszę się, że to powiedziałeś, bo 12 kroków, o którym wielokrotnie tutaj mówimy i które myślę jest programem dla was wszystkich drogim, jest w moim odczuciu doskonałą mapą tej podróży także do przeszłości, ale jak na samym początku istnienia wspólnoty to wyraźnie stawiali, zwłaszcza dr Bob, najpierw popraw swoją teraźniejszość, że to nie jest tak, że możemy odstawić to, co się dzieje dziś, by zagrzebać się w tych zakamarkach przeszłości. Chcę ukłonić się do samej ziemi Krajowemu Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom, że po raz, w tym roku naprawdę solidnie wesprze te miejsca, gdzie jest prowadzona terapia oraz zakłady karne, gdzie jest terapia, takim materiałem filmowym, który przybliża 12 kroków i opowiada, jak te kroki zrobić, zresztą z udziałem Teresy, której konferencję jutro, mam nadzieję, wszyscy usłyszycie, przychodząc tutaj po rozdaniu nagrody. Ale pani dyrektor Kasiu, chciałem cię zapytać, czy jest w naszej rodzimej szkole, którą reprezentuje twoja instytucja, reprezentowała poprzednia twoja instytucja, jakiś sprawdzony, łatwy do znalezienia system pomocy osobom DDA, czy nadal te osoby są troszkę pozostawione sobie samym? No, staram się, żeby nie były zostawione samym sobie. Natomiast moja instytucja ustawowo przygotowuje do pracy psychoterapeutów uzależnień. I oni pracują z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi. Natomiast praca z DDA to jest praca z bardzo wczesnodziecięcymi traumami, z bardzo dużą ilością urazowych doświadczeń. I w tym sensie nie wystarczy być psychoterapeutą uzależnień, żeby podjąć się pracy DDA. No i w tym sensie jakby inwestujemy w tych ludzi, których już mamy w tych placówkach leczenia uzależnień, żeby oni poszerzali swoje kwalifikacje, tak samo jak zachęcamy ich do pracy z parami. Kiedy ja pracowałam w placówce leczenia uzależnień, też to chyba dawno temu, to osobno trzeźwiał alkoholik, nie używamy określenia alkoholik, nie stygmatyzujemy, ale ja się właśnie przeniosłam te 20 lat wcześniej i też mówię takim językiem. Alkoholik trzeźwiał osobno, żona osobno, a rodzina się rozpadała. Dziś już wiemy, że taką skuteczniejszą metodą, którą chcemy wprowadzać w placówkach leczenia uzależnień, jest praca z parą albo praca z rodziną, jeżeli jest tam dziecko, bo wtedy ta rodzina ma większą szansę na taką rekonstrukcję, tak bym użyła takiego technicznego określenia. No właśnie, no a DDA... To trzeba pamiętać, no to jest praca po prostu z wczesnodziecięcymi urazami, do których bardzo często nie ma dostępu, czy takie wyobrażenia, jak była wczesnodziecięca trauma, to dziecko tego nawet nie pamięta. Chociaż my dorośli ulegamy takiemu przekonaniu, no że ono nic nie pamięta. No miało 5 lat, jak z domu je zabrali, że nic nie pamięta, nie? No ale ciekawa jest konstrukcja mózgu, bo owszem, płaty czołowe i pamięć świadoma nie pamięta. Nie, mózg to są takie trzy części. Mózg gadzi, potem mózg emocjonalny i mózg racjonalny. No i mózg racjonalny nie jest rozwinięty u dziecka. W związku z tym dziecko nie zapamiętało faktów tej traumy. Ale mózg emocjonalny rodzi się dziecko z już ukształtowanym mózgiem emocjonalnym. I te wszystkie traumy są tam zapisane. Tak, że to jest okresu dlatego prenatalnego. Dokładnie tak. Pamięć emocjonalna. Tak, hipokamp w okresie prenatalnym. No właśnie, dlatego potem ktoś siadał takiego psychoterapeuty, czy tam psychologa. A jego hipokamp tam. I na przykład mówi, że się czegoś boi. A czego to on nie wie? No nie wie, bo jego mózg nie zapamiętał, czego tam się bał, jak miał trzy latka. No właśnie, czyli po prostu trzeba trafić do dobrego... I te lęki
zostały gdzieś tam wyparte, stłumione do nieświadomości i one tam są. I trzeba je wydobyć, bo inaczej generują problemy później. No tylko, że czasami nie możemy dotrzeć już do faktów, bo nie opowie dorosły, co przeżywał, jak miał 3 latka, tylko raczej do pewnych wrażeń, wyobrażeń, skojarzeń, no bo faktów nie będzie. Przeżyć faktów, no możemy się do nich dokopywać. Po to jest krok czwarty, który mam nadzieję nie traktujecie go po łebkach, tylko trwa i on powinien trwać. Zanim oddamy Państwu głos, bo jest mniej więcej 17 pytań na to, żebyście zechcieli zapytać naszych ekspertów, nie wyjątkowa okazja takie VIP-ów mieć na scenie, o co tylko chcecie, to chciałem jeszcze księdza zapytać, czy DDA rozpoznaje DDA? Czy wiesz po 15 minutach rozmowy, że gościu jest z twojej bajki? Chyba tak. Po czym? Chyba tak. Tak, znaczy, no może nie trudno powiedzieć, bo ja tak tutaj czuję malutki przy moich rozmówcach, współrozmówcach, a poniekąd się cieszę, bo ja nie czuję się tutaj ekspertem absolutnie. Ja mam jakieś własne doświadczenie, własne przeżycia, bardzo mi się podoba, jak mówi Irenka, ona zawsze tak akcentuje, według mnie, i więc według mnie, ja tak, no wiecie, ta moja wiedza, którą zdobyłem przez własną pracę nad sobą, bardzo mi się przydaje w konfesjonale i gdy ktoś no, tak szczerze mówi i wyznaje, no to gdzieś tam zwykle ja pytam, bo to może być, my mówimy dorosłe dzieci alkoholików, ale może być dorosłe dziecko dysfunkcyjne, tak? Czyli to jest bardzo podobne metody, ale z rodziny, gdzie tata był, może nie pił, ale był taki surowy, zasadniczy, wymagający, tak negatywnie wymagający. Więc to słychać, że ktoś właśnie trudno mu zbudować relacje, takie niskie poczucie swojej wartości, to gdzieś tam, czy w głosie, mówi tak ciszej. Często zwykle konfesjonał sprzyja temu, żeby być bardziej sobą i bardziej otwartym, więc może o tyle mi łatwiej, bo to jakby jeszcze łatwiej człowieka rozpoznać. Teraz poza konfesjonałem jesteśmy i możecie zapytać o co chcecie, zwłaszcza o coś, co wam nie daje spokoju od dawna. Możecie pytać pod tytułem, a mój kolega to i to, jeśli nie chcecie wprost. Tylko nie będziemy diagnozować. Nie, konfesjonale też trzeba pytać. Też trzeba pytać. Jeżeli ktoś ma jakieś wątpliwości, zachęcam, żeby pytać. Maciej ma mikrofon. Jeżeli ktoś ma ochotę zadać pytanie, niech podniesie rękę. Za chwilę tam dotrze Maciej Michałowski, wspaniały. Tam w 7 rząd. Trzeba dorzucić. Trzecia osoba. Będzie z mikrofonem poszedł. Nie, ale tam chwileczkę, tam pytanie z tyłu. Tak. Najpierw podnosimy rękę i mikrofon doszedł. Słychać mnie? Bardzo dobrze. Jestem alkoholikiem, mam na imię Paweł. Cześć Paweł. Ja mam takie pytanie, ponieważ miałem trudne dzieciństwo, bo wychowałem się, ojciec pił całe życie, teraz już go nie ma, ale we mnie to cały czas siedzi i ja nie mogę mu tego wybaczyć, co on mi zrobił na samym początku, jak byłem mały, nie? Że gdzieś to we mnie tkwi. Ja jestem na programie, robię program, nie piję. Kiedyś udawałem kogoś innego, teraz tego nie robię. Próbuję żyć tak, jak umiem, tak, jak sobie radzę. Jestem osobą niepełnosprawną, urodziłem się z nogami do tyłu i pół życia przeleżałem w szpitalu. Do 18 roku życia i po tym, jak już wyszedłem z tego szpitala, ja cały czas mam ten żal do mojego taty, tak? Który gdzieś tam mnie na początku mojego dzieciństwa skrzywdził. Powiem wam, że płakać mi się chce czasami, jak o tym mówię, ale chciałbym o tym się podzielić, ponieważ to gdzieś tam we mnie siedzi i już na tyle czasu jestem we wspólnocie i po prostu
najlepiej powiedzieć o problemie, który mnie gryzie w środku, komuś, przyznać się do tego, niż to trzymać w sobie, ponieważ to będzie cały czas we mnie się działo. Dziękuję. Bardzo ci, Paweł, jestem wdzięczny za to pytanie. Księże, zechcesz podjąć się próby odpowiedzi? Bardzo się cieszę za to pytanie, za to postawione pytanie, dlatego że miałem ogromną ochotę. Myślałem, że jeszcze mówię tak na koniec, może Rafał zapyta, no to jeszcze tak na koniec, może jedno słowo. Ponieważ przebaczenie jest chyba najtrudniejszą rzeczą, z jaką trzeba będzie się zmierzyć albo się zmierzyło. I również w moim życiu było podobnie. Z całą odpowiedzialnością mówię, ja nienawidziłem swoich rodziców. Miałem w sobie tyle nienawiści do nich, że bym był nawet momentami w emocjach gotowy ich zabić. Naprawdę, to mówię i wstydzę się może teraz tego, ale tak było. I nienawidziłem jeździć z swojego seminarium. Seminarium dla mnie było moim drugim domem, właściwie pierwszym później domem, dlatego że ja się bałem, że mogę w tym domu znowu zastać te dramatyczne sytuacje dla mnie. I właśnie dzięki terapii był taki moment i też modlitwie przede wszystkim, wiecie, to w moim wypadku tak to było. Ja musiałem się z tym zmierzyć, bo to gryzło się z moją duchowością. I najpierw był taki też bunt do Pana Boga. Dlaczego mnie to spotkało? Dlaczego Ty mnie tym obdarowałeś? Za jakie grzechy? Przecież ja byłem wtedy dzieckiem, nie zdążyłem nagrzeszyć. I później gdzieś tam właśnie dzięki dobrym ludziom i rozmowie z terapeutami, z kierownikiem duchowym, przyszedł taki moment, kiedy ja zacząłem analizować życie moich rodziców. I owszem, z pewnej perspektywy ich krytykowałem, oceniałem, że tak się zachowywali, jak się zachowywali. Ale kiedy ja już tak bez emocji spróbowałem prześledzić ich życie, to mój ojciec nie miał właściwie swojego ojca, bo ten ojciec poszedł w świat i przepadł. Był tylko z matką i na tyle był duży, że musiał jakby pełnić, no właśnie, nie powinien tego robić, ale wszedł w rolę ojca, męża. Musiał zdobywać i środki do życia i tak dalej. Nie było żadnej terapii, nie było nikogoś, kto by się nad nim pochylił, kto by go zrozumiał, komu mógłby powiedzieć, chociażby tak jak dzisiaj powiedziałeś uczciwie i wszyscy cię rozumiemy i kochamy i szanujemy i dziękujemy ci za tę odwagę. On nie miał czegoś takiego. Nie można było być mięczakiem, zwłaszcza on, więc musiał szybko podjąć pracę, nie mógł się nawet wykształcić. Ciężko pracował zawodowo. Pracował też w środowisku takim, którym się piło, był traktorzystą, więc tam po robocie się piło, a często wynagradzało się pracę alkoholem. I to mi otwierało oczy, podobnie z moją mamą. Moja mama pewnie też sobie nie radziła z tym piciem mojego ojca, więc zaczęła razem z nim pić. Pracowała w gospodzie jako barmanka, więc to ją jakby też tak, no, były silne emocje, bo to były takie klasyczne gospody, gdzie głównie mężczyźni upijali się strasznie, zasypiali. Ona musiała ten lokal zamknąć, więc musiała z nimi szarpać. Często były też bójki, musiała to rozpędzać i tak dalej. To dramatyczne sytuacje, jak ona opowiadała. I ona jeszcze miała więcej odwagi, bo ojciec nigdy mi nie opowiadał o sobie aż tak w emocjach, o swoich emocjach, to co przeżywał. Mama mówiła, że miała nawet silną nerwicę, do tego stopnia, że miała jakieś zwidy, więc brała silne leki psychotropowe. I jak ja to wszystko zobaczyłem, jeszcze ona była najstarszą córką w swoim domu rodzinnym, którym no, musiała się opiekować z tytułu, nie wiem, choroby swojej matki, jej rodzonym bratem, który urodził się również w tym samym czasie, kiedy ona urodziła swoje pierwsze dziecko. I w ogóle cały dramat. I to mi odsłoniło i pokazało, że oni właściwie byli jakby zmuszeni do tego, żeby tak sobie poradzić w życiu, nie? Żeby wejść w jakieś takie coś, co ich znieczuli, brzydko mówiąc. I to mi pomogło zobaczyć, że oni tego nie robili z premedytacją, nie robili tego złośliwie, nie chcieli mi dokuczyć, nie chcieli mi za nic jakoś tam ukarać. Oni robili to z bezsilności. I to mi pozwoliło inaczej na nich spojrzeć. Dzisiaj z całą odpowiedzialnością mówię, że ta nienawiść przerodziła się w miłość. Ja kocham swoich rodziców. Na szczęście mieszkam niedaleko domu, więc jak mam dzień wolny, to gdzie jadę? Właśnie do domu rodzinnego.
z tatą mam świetną relację. Mama trochę mnie denerwuje, ale... Gdzie było odwrotnie zupełnie. Ja byłem takim, no, raczej ku mamie się, tak powiem, skłaniałem, a zupełnie się wszystko odwróciło i kocham mojego ojca naprawdę. I to jest swego rodzaju też i cud, ale i też takie świadome przeżywanie. Wzruszony słucham ciebie, ojcze. Pawle, jeśli pozwolisz, też powiem coś od siebie, tylko proszę cię, nie potraktuj tego jakiegoś nauczania, czy nawet rady, tylko chcę powiedzieć, co mi pomogło. Nie miałem jakichś bardzo mocnych, traumatycznych przeżyć ani w dzieciństwie, ani później, ale uzbierałem całkiem sporo, taką kupkę ludzi, którym nie byłem w stanie przebaczyć. Najbardziej pomogło mi zrozumienie słów Ojcze Nasz, że tam ten fragment, który mówi, odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, jest niczym innym jak wyrokiem śmierci na mnie, jeśli nie odpuszczam. I dotarło do mnie i zostało z dużą mocą i do dziś to w sobie noszę, chociaż zaraz powiem o jednym wyjątku, że noszenie nieprzebaczenia jest karaniem siebie za nie swoje przewinienie. Bo ten, któremu nie przebaczam, może mieć to naprawdę w nosie, często go już nie ma, ale mnie to ciągle kosztuje, ciągle za to płacę ogromną cenę. I kiedyś ksiądz Marek opowiadał taką historię, że jak przebacz w sercu niezależnie od tego, jak cię ukrzywdził, ale jeżeli on nadal jest draniem, nie ogłaszaj mu tego. Może za 20 lat przyjdzie do ciebie prosić cię o przebaczenie, żebyś mu przebaczył i ty wtedy mu powiesz, nie muszę ci nic przebaczyć, bo już ci przebaczyłem. Kiedy? 20 lat temu, w 2022 w Licheniu, takiej konferencji, gdzie ksiądz Zbigniew coś mówił, wtedy ci przebaczyłem. I teraz mi mówisz, 20 lat minęło, stary, opanuj, po 20 latach, no dopiero teraz jesteś gotów, by to usłyszeć, ale ja to przebaczenie w sobie mam. I teraz z jednej strony wiem o tym, cieszę się, że to odkryłem i że w sumie nawet te osoby, które ewidentnie mają się za moich wrogów, nie mam dla nich nieprzebaczenia, ale jest jeden wyjątek, słuchajcie. Przez te wszystkie lata, i to mówię bardzo szczerze, nie jestem w stanie sobie wybaczyć bardzo wielu rzeczy i to jest potworne, dlatego że to jest taki bat, który sami na siebie, pętla, na której sam wisisz, nie? I to jest ten ktoś, którym będziesz zawsze, nie? Który nie możesz go za 20 lat spotkać, jest z tobą stale i ten brak tego przebaczenia, który jest nawet w dzienniczku Faustyny wielokrotnie poddawany jako ogromną przeszkodę, żeby korzystać z miłosierdzia Bożego, obojętnie jak silna, czy jak słaba jest twoja wiara. Ale ciągle to pamiętam, że nieprzebaczenie to nie kara tego, któremu nie przebaczasz, tylko kara ciebie, a w przypadku nie przebaczasz sobie, to kara obu ich, nie? Czyli tego jednego. Jeśli ktoś chce zadać jakieś pytanie, to jeszcze jest na to czas. Bardzo. Kolega, kto ma mikrofon w ogóle? Jezu, strasznie dużo pytań. Próbujcie zadawać krótko od. Ja mam mikrofon, akurat, więc chyba. Masz mikrofon, tak. Masz pytanie, to pytaj. Daj mi Wiesiek. Ja właściwie pytanie, które mnie nurtuje, to są właśnie do pani Katarzyny, dobrze zapamiętałem? Katarzyna Łukowska. I do pana Sylwestra, Polska. Tak? Generalnie akurat to pytanie mnie intryguje od ładnych kilku lat. Ja jestem, że tak powiem, wychowankiem pani firmy, ale pod tamtą nazwą. I chciałem się zapytać taką prywatę trochę tutaj wtrącę, czy gdzieś istnieje baza danych ludzi, którzy to robili, którzy tam są? Chodzi o uprawnienia. To jest jedno pytanie. Drugie pytanie do pana Sylwestra, takie nie bardzo próbuję odszukać i zrozumieć słowo terapia integralna, integralna z czym? Albo czegoś nie zrozumiałem, albo coś nie dosłyszałem. To jest drugie pytanie. Trzecie pytanie jest takie, że ja też dużo korzystałem z usług firmy pani Katarzyny wcześniej w rozwoju osobistym. I ja myślę sobie, że to, co o czym mówił prowadzący, takie warsztaty interpersonalne czy intrapersonalne wspomagane przez instytucję, jaką była PARPA, wcześniej były znakomitym miejscem, ponieważ ksiądz dyrektor miał ten komfort, że on tam gdzieś był usytuowany. Natomiast zwykli ludzie, z którymi się spotykam w całej Europie, często o tym mówią i jak rozmawiają ze mną, to mnie pytają, tak, jest jakaś terapia, gdzieś coś by się pojechało albo coś takiego i ja po prostu nie mam odpowiedzi. Samo spotkania DDA i same meetingi nie są rozwiązaniem.
Są tylko pomocą i dlatego mówię, że takie coś jest potrzebne. To jest tak się łatwo, fajnie się mówi, ale w praktyce to wychodzi inaczej. Ja miałem ten komfort, że 8 miesięcy jeździłem na przykład do Warszawy na tydzień na trening interpersonalny wspomagany przez PARP-ę. Dziękuję. Trzy pytania. Pamiętam dwa. Pierwsze do pani Katarzyny. Czy istnieje spis osób, które... Które mają uprawnienia. I bardzo was proszę o krótkie odpowiedzi, bo jest sporo osób, które chcą zapytać, a jesteśmy zobowiązani za 15 minut wyjść. Tak. Czy jest spis osób, które mają uprawnienia? Tylko jakie uprawnienia? Bo to jest tyle uprawnień, tyle osób. Terapeutyczne. A, terapeutyczne. Tak, jest taka baza, ponieważ to są osoby, które musiały zdać egzamin, ale ze względu na RODO, jeżeli te osoby nie zgodziły się, no to ich nazwiska nie widnieją nigdzie, ale jak Państwo korzystacie z placówek leczenia uzależnień, to zawsze przysługuje Wam pytanie do terapeuty, czy on ma odpowiednie kwalifikacje. Musi mieć, bo inaczej mu NFZ nie zapłaci za świadczenie usług, krótko mówiąc. Tak, te pytanie było o terapii integralną. Tak. Terapia integralna, czyli integruje różne nurty psychoterapeutyczne. Mamy psychoterapię psychodynamiczną, behawioralno-poznawczą, systemową, gestalt i inna, więc ta terapia integralna integruje te wszystkie nurty. I też no, człowiek jest, składa się z tej części cielesnej, psychicznej, duchowej, a więc terapia integralna też bardzo mocno akcentuje ten aspekt duchowości w terapii, między innymi terapia poprzez program 12 kroków, na przykład bardzo mocno akcentujący tę sferę duchową. To coś takiego jak proszę... NLP, tak rozumiem? Słucham? A jeszcze, ja jestem terapeutą, więc o to chodzi tylko, czy jestem gdzieś w bazie danych, to chciałem wiedzieć. Rozumiem. Czy mógłbyś przekazać mikrofon następnej osobie, która chce zadać pytanie, a ksiądz Zbigniew jeszcze do tego wątku? Mając właśnie historię taką, jaką mając, i to jest dobre. Ja miałem szansę, ponieważ mi ją zapewniono, żebym mógł wzrastać. Dzisiaj, dzięki temu, widząc, że jest taka potrzeba, tu w Licheńskim Centrum jest psycholog, terapeuta uzależnień, który właśnie kończy prowadzić roczną grupę wsparcia, taką terapeutyczną. I też jest możliwość skorzystania z indywidualnej pomocy terapeutycznej tu w naszym centrum. Oczywiście jest to nieodpłatnie, więc w ten sposób wychodzimy ku potrzebom. Pewnie, że nie wszystkim się uda, ale jest jakaś mała kropelka. Bezpośrednio po naszym spotkaniu tutaj, za te 15 minut, w tym foyer, tuż obok, będzie okazja, żeby z każdym z nas słowo zamienić, jeśli tylko zechcecie, i możliwość kupienia książek doktora Sylwestra Bębasa i tych książek, o których tu leżą na biurku, zaraz o nich powiem, ale jeszcze kilka pytań zdążymy. Bardzo proszę. Tam jest już ktoś, kto trzyma teraz mikrofon, potem Irenka, bo siedzi w pierwszym rzędzie, jest uprzywilejowana. Witam serdecznie, mam na imię Sylwia. Witaj, Sylwia. Jestem DDA. Mam takie pytanie, takie składające się z dwóch członów, więc krótko zwięźle i na temat. Czytałam kiedyś takie coś, że mogą się spotkać dwie osoby z DDA, z syndromem DDA i mogą się w sobie zakochać. Jak wygląda miłość DDA i czy można zakochać się prawdziwie i zdrowo? Ja mogę i dziękuję powiedzieć. Bardzo dziękuję. Proszę, żebyś przekazała mikrofon następnej osobie, która chce zadać pytanie, choć będzie zadawać po Irenie. Ja mogę. A więc bardzo często się tak zdarza, że osoba, która ma te trudne doświadczenia DDA, wiąże się z osobą, która ma podobne doświadczenia. Dlaczego tak się dzieje? Powiem to tak najprościej, jak potrafię. Dlatego, że ktoś taki jak dorasta, zaczyna w określony sposób traktować drugiego człowieka. Najczęściej tak, jak był traktowany w dzieciństwie, czyli ktoś, kto był traktowany w dzieciństwie przemocowo źle, zaczyna szukać człowieka podobnego do siebie. I wtedy, kiedy w podobny sposób zacznie być traktowany przez tego swojego współmałżonka, a wcześniej chłopaka, to wtedy w taką relację wchodzi, bo ma pewien typ niedojrzałej osobowości. Bo to dlatego, znam. Bo to zna. To jest moje, to znam. To jest mi bliskie. No i wtedy no, jest pewien problem, tak? Bo mamy dwie osoby, które no, obarczone są tym trudnym dzieciństwem. Ale pytanie było, czy mogą być szczęśliwe? No, oczywiście, że mogą. Także. Jak? Nie ma takiego kryzysu, nie ma takiego zniewolenia, z którego człowiek nie mógłby się odrodzić, uwolnić i być szczęśliwym. Także Irenka, tutaj... nasza przyjaciółka zadaje kolejne pytanie. Moje pytanie jest dość proste. DDA staje się, przynajmniej to, co ja widzę, jako nalepka
na życie i jak my możemy temu zapobiec, ponieważ DDA może być rozwiązane, przepracowane oczywiście, musi być rozpoznane, żeby iść do przodu, ale zauważyłam, że niektóre osoby używają tą nalepkę przez życie jako jakieś wyjaśnienie jestem kim jestem. I usprawiedliwienie siebie. I dotyczy to wszystkich nalepek. One się mogą różnie nazywać, ale będą nalepką. My wiemy, że ludzie tego... Ja zaczynam odpowiadać na pytanie. Bardzo że ludzie tego wzruszeni. Na początku potrzebują. Dlatego, że to jest uwalniające. Dlatego, że to sprawia, że czujemy się bardziej normalni, bo inni też tak mają, bo to jest jakaś grupa. I to jest fajne i ludziom bardzo potrzebne. Ja potrzebuję być przez moment DDA, alkoholikiem, hazardzistą. Ale właśnie... Czy ja potrzebuję tego przez całe życie? Czy to jest ta wiodąca rola w moim życiu? No myślę, że sobie na to pytanie musi odpowiedzieć każdy, ale ważne jest to, co powiedziałaś. Nalepki nie mogą służyć takim apelom, jestem jakim jestem, taki mnie akceptuj, no bo to by zamykało możliwość rozwoju, pracy i poprawiania siebie w relacji z no innymi. I zalepiało nasze usta i nasze oczy na to, co tak. Jeszcze przed nami, na te wszystkie możliwości, które nam daje talenty i życie. Jeszcze ksiądz Byszek, słowo do Ireny. Bardzo dziękuję za pytanie, bardzo dziękuję za odpowiedź. Jestem żywym przykładem. Ja tutaj dzisiaj mówię świadectwo, natomiast ja w ogóle już o tym nie mówię. Ja mam coś innego, ciekawszego do życia i jakieś inne horyzonty. Ale nie zapominam, że byłem, tak? Bo to mi jakoś tam pewnie pomaga też w spotkaniu z drugim człowiekiem, to doświadczenie, natomiast absolutnie już na tym nie skupiam. Ja mam taki swój obraz do tego, takiego pieska, który powiedzmy był zbity i ten piesek jest poraniony i on wlazł, przepraszam za ten kolokwializm, do budy, liże te ranki, liże, już w końcu wylizał, to już wychodzi z tej budy, on ma ślady po tym, natomiast... zaczyna się cieszyć życiem, nie wiem, skakać i tak dalej, grzebać, chodzić, zwiedzać, patrzeć. Mhm. To coś takiego i to właśnie o to chodzi. Także absolutnie nie nalepka, na chwilę nalepka. Osoba, która trzyma mikrofon, proszę na o zadanie pytania. Halo. Jarek, dorosłe dziecko. Chciałbym zapytać o temat DDA, DDD. Konkretnie rzecz biorąc, no DDA to wszyscy znamy ten skrót. Natomiast... To się zaczęło od wspólnoty ogólnoświatowej, teraz też nasza wspólnota polska od kilkunastu lat ma skrót DDA-DDD. Nie każdy wie, co to znaczy. Czy w terapiach też już jest ten, no, ten wątek? To rozróżnienie. Tak, tak. Znaczy to jest w zasadzie to samo, ale żeby to tak jak wypowiedzieć bym prosił. Dziękuję. Przekaż mikrofon następnej osobie, która sygnalizuje, że chce zadać pytanie. Ktoś z was chciałby... No jak może psychoterapeuta, bo ja mam swoje zdanie w tej sprawie. Uważam, że wiadomo, że DDA zawiera się w DDD, ale etykiety nie mają znaczenia. Najważniejszy jest człowiek, a te wszystkie diagnozy to... Tak, no tutaj DDD, czyli dorosłe dziecko z rodziny dysfunkcyjnej, a więc problem trochę szerszy, prawda? Bo DDA, problem osoby, gdzie był problem uzależnienia, a tutaj też no, inne problemy, bo dysfunkcyjna, czyli niespełniająca podstawowych funkcji w stosunku do swoich członków. Jeszcze chciałbym odnośnie, jeśli mogę tutaj tego, co Irenka zapytała. Ja kilka dni temu na stronie instytucji facebookowej, którą kieruje pani dyrektor, znalazłem taki fajny słownik. I tam było, żeby no, zbytnio nie stygmatyzować się tym syndromem DDA, używać sformułowania czasem warto bliski osoby uzależnionej albo członek rodziny osoby uzależnionej, prawda? Więc odnośnie tego, co mówisz, także no tutaj warto też jak gdyby no, w odpowiednich sformułowaniach też używać takich określeń, które no, nie byłyby stygmatyzujące dla tych osób, bo to, co ksiądz powiedział, przecież te osoby nie były zawinione tym, że wychowywały się akurat w takiej rodzinie. Ale odpowiadając na pytanie, to znaczy tak, jest świadomość wśród terapii, że DDD to jest tak, część... Ale mechanizmy są te same, tak. Tematy pracy są te same, sposoby zdrowienia są te same. No. Tym bardziej, że DDN, teraz świetną książkę Irena czyta, Zapach trawy o dzieciach hipisów, nie? Które tam się ulegali temu nie tylko zapachowi, smakowi również trawy, no przecież dorosłe dzieci narkomanów, no, co, nie są DDA? No, no są nie, DDD. No, są to DDN, nie? Więc generalnie można... A więc czy DDA, DDN i tak jest człowiek, który pochodzi z rodziny dysfunkcyjnej. Jasne.
ma mikrofon, niech pyta. A ja mam na imię Danusia. Ja z Bytomia już miałam świadectwo, to ja nie chciałabym przynudzać. Chodzi o to... Słychać bardzo dobrze. Aha, fajnie. Chodzi o to, że no, moja mama była DDA, bo miała ojca alkoholika, ale właśnie przeszło na jej schizofrenię. I ja się wychowywałam w rodzinie z mamą chorą na schizofrenię, później zachorowała moja siostra, później zachorował mój syn. No i ja się chciałam zapytać, ponieważ we mnie nastąpiła w ostatnim już czasie taka potrzeba spotykania się regularnego z osobami, z ludźmi, którzy mają w rodzinie schizofrenika, którzy mają w rodzinie osobę chorującą. I u nas nawet w Bytomiu się po raz, dwa razy już spotkaliśmy z takimi, taka grupa się zawiązuje. I chciałam się zapytać, czy PARPA przewiduje środki albo ma środki finansowe na to, żeby takie grupy powstawały przy szpitalach psychiatrycznych dla rodzin? Bo tutaj nie chciałabym opowiadać swojej historii całej, ale takiej potrzeby właśnie odczuwam ją bardzo głęboko. I teraz jeszcze, żeby zapewniała właśnie terapeutę na spotkaniu i żeby wiązała to, tą schizofrenię z alkoholizmem w rodzinie, tak jak ja to widzę, bo to z pokolenia na pokolenie właśnie z tym się wiąże. I czy właśnie jak uzyskać wsparcie dla tej grupy naszej, bo na przykład jak powiedziałam, że w Gliwicach na taką grupę jeżdżę już od lat, no to się dowiedziałam, no to przyprowadźcie terapeutkę z Gliwic, żeby się wami zajęła, nie? Na przykład. No, po prostu jest jakiś opór i ja chciałam się zapytać, czy są środki na to w PARP-ie, czy można uzyskać je jakoś, albo nie wiem, no po prostu jak postępować, bo grupa taka dla rodziców bez terapeuty, czy bez psychologa, no uważam, no jest bardzo trudną grupą, przynajmniej ja to tak widzę. Dziękuję. Już próbujemy odpowiedzieć, a ty zechciej przekazać mikrofon tej osobie, która najbardziej żywiołowo pokazuje, że chce zadać kolejne pytanie. Bardzo mi przykro, ale nasza instytucja zajmuje się przeciwdziałaniem uzależnieniom, natomiast są centra zdrowia psychicznego i to tam trzeba byłoby w tej sprawie poszukiwać pomocy. Owszem, to co robimy, to przygotowanie terapeutów do pracy z pacjentem, gdzie poza uzależnieniem współwystępują jeszcze jakieś inne dolegliwości, no ale de facto nie wspieramy różnych zaburzeń psychiatrycznych, tylko koncentrujemy się na zaburzeniach związanych z uzależnieniami, już różnymi, ale jednak uzależnieniami. A gdybyś miała wskazać pierwsze miejsce, do którego warto by było pukać w tej sprawie, to... No to mamy teraz te centra zdrowia psychicznego, samorządy gminne, które mogą kupować świadczenia zdrowotne, więc to są takie miejsca, gdzie bym skierowała kroki. Prosimy o kolejne pytanie. Ja mam na imię Witek, jestem dorosłym dzieckiem alkoholika, dzieckiem z rodziny dysfunkcyjnej, trzeźwiącym alkoholikiem, nałogowym grzesznikiem i umiłowanym dzieckiem Pana Boga. Super pakiet. Tak, super pakiet. I taką prywatę bym trochę chciał załatwić, ponieważ to nie jest meeting, więc nie będę się gdzieś tam wdawał w szczegóły, ale mój tato był alkoholikiem, był też przemocowcem. No, okropnym przemocowcem i powiem tak, że ta przemoc najczęściej była skierowana przeciwko mnie. To ja najczęściej doświadczałem tej przemocy. Ale kiedy moi rodzice się rozwiedli, ja oczywiście wtedy postanowiłem, że ja nigdy nie będę taki jak mój tata, że u mnie będzie wszystko zupełnie inaczej wyglądało. I moi rodzice rozwiedli się, kiedy ja już byłem, no, chciałbym powiedzieć, że dojrzałym mężczyzną, ale bym skłamał, bo ja nie byłem dojrzałym mężczyzną. Byłem mężczyzną, byłem mężem, byłem ojcem. I kiedy moi rodzice się rozwiedli, to dwójka mojego rodzeństwa zerwała kontakty z moim tatą i ja byłem jakby jedynym, który dalej z nim te kontakty utrzymywał. Z takim swoim oprawcą. Ja nie potrafię jakby sobie tego dzisiaj wytłumaczyć, dlaczego tak się stało. Mało tego, ja nawet w trakcie swojej terapii zauważyłem, że w tych wspomnieniach z dzieciństwa częściej wracam do tych sytuacji związanych z moim tatą niż z mamą, która była takim buforem, strzegła nas od tego ojca przemocowca, nie? Dbała o to, żebyśmy chodzili nakarmieni, ubrani. I co jest jeszcze ważniejsze, kurde, mi dzisiaj tego taty bardzo brakuje. Ja naprawdę za nim tęsknię i bardzo go kocham. I mam nadzieję, że kiedyś się spotkamy i on mi powie, że też mnie kocha, że sobie wybaczymy pewne kwestie. I no,
chciałbym zrozumieć, dlaczego tak się dzieje. To ja mogę powiedzieć. Proszę bardzo, Sylwester. Zechciej przekazać jeszcze mikrofon osobie, która chce. A więc tutaj jest taka sytuacja, że jeżeli od rodzica, w tym przypadku od ojca, zamiast miłości dostawałeś przemoc i to, co złe, to ten deficyt nosisz w sobie i nosiłeś w sobie i nosić w sobie i twój organizm się po prostu domaga, domagał i domaga tej miłości. Dlatego jak gdyby czujesz brak tego ojca. To jest takie paradoksalne i przewrotne, ale czasem tak się dzieje. Prawda? Więc tutaj jest bardzo ważne to, co było powiedziane o tym przebaczeniu, prawda? Że ale gdy ono się dokona, ta pustka nadal zostaje, nie? Ta pustka może zostać, ale ona się zmniejsza, prawda? Mhm. Więc na poczucie krzywdy mamy przebaczenie, które jest przebaczenie procesem dosyć długim i też wymagającym od nas wysiłku. Natomiast na poczucie winy mamy zadośćuczynienie. Tu pięknie w krokach możemy nad tym pracować. Skoro o krokach, to teraz krótkie lokowanie produktu. Jeżeli nie lubicie czytać, a lubicie słuchać, to polecam tę niebieską płytę 12 kroków do wolności. Dosłownie za symboliczne 5 zł 10 możecie ją mieć. I tu jest 7 godzin głębokiej jego podróży w 12 kroków. Jest tu sporo też o współuzależnieniu, o właśnie takich rolach, w które wchodzimy. 7 godzin solidnej pracy na krokach. Nie dla alkoholików, tylko po prostu dla tych, którzy czują, że nie wszystko w ich życiu idzie tak, jak powinno iść. Jest też książka Wolny Człowiek Marka Dziewieckiego, Jacka Rycieńskiego i moja, gdzie jest i o krokach, i o wolności odzyskanej. Też sporo o tym, co zrobić, by być szczęśliwym dzisiaj, tu i teraz. Doskonale na nowo wydane, większym drukiem wreszcie, rzecz studium o uzależnieniu, człowiek uzależniony księdza Marka Dziewieckiego, dla tych, którzy lubią czytać i nie boją się grubych treści. No i jeszcze coś, co zapomniałem powiedzieć przy spotkaniu z Irenką, bo niedawno to wznowiliśmy, a jest to rzecz no, taka poszukiwana przez długi czas. Bilwuj i jego sponsor, historia zapisana w listach o duszy sponsorowania, przepiękna rzecz, listy Eda Dowlinga do Billa W i Billa W do Eda Dowlinga. Bardzo dobrze przetłumaczone, wzruszająca historia miłości i przyjaźni, przyjaźni kapłana do małżeństwa, w tym wypadku Billa i Lois. To wszystko będzie po spotkaniu do nabycia, plus książki doktora Sylwestra Bębasa. Zechciałeś powiedzieć, jakie tam są? Tak, tam jeszcze zostało kilka książek, ja przywiozłem 5 tytułów. Jedna książka to jest Wobec przemocy, druga książka była o świecie wirtualnym, o odpowiedzialnym rodzicielstwie, też jedna książka. Dużo pisze człowiek. Tak, a więc te książki ja zaraz zniosę i tutaj jak będziemy... Tak, już zostały zniesione. Aha, już zostały zniesione. Ostatnie, nie, przedostatnie pytanie. Chyba, że już nie ma pytań. Jeżeli długo i szczęśliwie. Kochani, podziękujcie brawami naszym gościom! Thank you.